Piotr XII, tam Lichocka się wypowiadała, proszę Państwa, nie będę nagrywać, bo już baba gada głupoty. Niech idzie do klasztoru, niech zostanie zakonnicą, bo ona już, wiesz, o uświęceniu rodziny już zaczyna mówić tym swoim pięknym językiem, jakby tym pięknem mówienia chciała podkreślić swoje kłamstwo. Kłamstwo jest kłamstwem, a prawda jest prawdą. Jakbyś prawdę nie wypowiedziała, prawda się zawsze obroni. Tutaj Braun też, jako snop. No niestety, ja byłam zauroczona, jak on mówi pięknie, no ale ile można słuchać? Zwłaszcza, że on nagina i mówi tu o kabale, bajkach żydowskich, jako o ich Piśmie Świętym. No to, że Żydzi mieli nie po kolei w głowie i traktowali wszystkie te księgi jako Pismo Święte, to ja wiem i to jest złe. A przepraszam bardzo, a czy katolicy to brewiarza i książeczki do nabożeństwa, to czy teraz pomimo XXI wieku nie traktują jako Pismo Święte? To samo żydostwo.